Parafia została erygowana przez arcybiskupa Jarosława Bogorię Skotnickiego około 1372 roku. Wówczas stanął tu pierwotny kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca i świętego Idziego, prawdopodobnie drewniany. Na jego miejscu wzniesiono w 1420 roku nowy murowany, konsekrowany w 1521 roku. W 1908 roku kościół został powiększony o część nawy i wieżę. W czasie wojny w 1915 roku został zniszczony, a następnie odrestaurowany w latach 1917-1923 w wyniku starań księdza Piotra Dębowskiego. Konsekracji świątyni w 1923 roku dokonał biskup Paweł Kubicki. Restaurację podjęto jeszcze w 1984 roku. Kościół jest budowlą orientowaną, wzniesioną z cegły. Jest to drugi etap prac przy tym kościele. Jest to konserwacja, remonty fasady kościoła, gdzie od strony północnej ekspertyza wskazuje, że te prace są już niezbędne, żeby podtrzymać stan, żeby nie degradować bardziej budynku kościoła.